Dzisiaj będzie o postaci wyjątkowej, tak można powiedzieć. Mamy tutaj jego zdjęcie prawdopodobnie z roku 1918, a więc w czasie, kiedy był regentem Finlandii po wojnie domowej w Finlandii, której Mannerheim pokonał bolszewików. No ale byśmy zaczęli może od jego krótkiego życiorysu, bo to jest rocznik 1867, czyli ten sam, co Józef Piłsudski, to potem dopatrywamy się tutaj paraleli między tymi dwoma postaciami, aczkolwiek według mnie nie ma tutaj jakby takich porównań, że to były postacie, które tak samo myślały, powiemy tutaj jeszcze za chwilę o tym, jaki był ich stosunek do rewolucji w Rosji. Tak więc Mannerheim jest głównym bohaterem Finlandii, ale jest właściwie Szwedem, bo jest z rodziny szwedzkiej, która w XVII wieku osiedliła się Wielkim Księstwem, znaczy jeszcze to nie było Wielkie Księstwo Finlandii, było Wielkie Księstwo Finlandzkie, potem przyłączone do Rosji i w zasadzie on dopiero pod koniec życia zaczął mówić po fińsku, to jest ciekawe. Właściwie był osobą, która posługiwała się kilkoma językami, pięcioma, a fiński był na końcu. Także to jest taka specyfika tego kraju. Największy Fin, który nie jest Finem, tylko Szwedem. No, ale tak to historia się potoczyła. Tu można zmienić następne, proszę Państwa, tu pokażę takie zdjęcie. To jest młody Mannerheim, który rozpoczął karierę wojskową w Rosji. Zresztą bardzo błyskotliwą karierę i ożenił się z Rosjanką. Tutaj widzimy jej portret. To była Anastazja Arupowa, z którą miał dwie córki. Rozszedł się z nią w 1909 roku, właściwie rozstał się, potem rozwód orzeczono w 1919, potem już nie zawarł związku małżeńskiego. I teraz zobaczymy te dwie jego córki, które dożyły dosyć późnego wieku. To są właśnie one, trochę do niego niepodobne, raczej do matki. No ale to już jest inna kwestia, one żadnej roli potem oczywiście nie odegrały, a Mannerheim, który, proszę Państwa, tu może następne zdjęcie pokażemy, tak wyglądał, więc był dosyć, powiedzmy, atrakcyjny i przebywając w różnych garnizonach Cesarstwa Rosyjskiego, a w tych dwóch miastach polskich, bo rozpoczynał w Kaliszu pod koniec lat 80. jako młody kornet w koszarach na granicy z Niemcami, a potem kilka lat w Warszawie. I właśnie pokażę Państwu parę zdjęć z Warszawy. O, to jest mało znane zdjęcie, proszę Państwa, z jakiegoś towarzyskiego spotkania. O, tam przeskoczyło. Mannerheim siedzi pierwszy z prawej. Czyli brał udział w życiu towarzyskim. Najpierw dowodził jednym pułkiem, potem pułkiem lejbgwardyjskim, czyli takim no, przybocznym cara Mikołaja II, więc to bardzo no, odpowiedzialne jakby stanowisko. Proszę jeszcze następne. A to jest jego, proszę Państwa, mieszkanie w Warszawie. To mniej więcej w okolicy ulicy Pięknej, tam była taka dzielnica dla oficerów i miał ponad 100-metrowe mieszkanie. Proszę zobaczyć tutaj różne trofea z jego wypraw do Azji, do Chin. Nie wiem, co się z tym stało, bo jak wiemy, potem była zawieruchą wojenna. Wiadomo, że on w 1919 roku przyjeżdżał do Warszawy w sprawach majątkowych, więc być może coś, chyba że wywiózł to w 1915 roku czy w 14, jak wybuchła wojna. Jeszcze jedno. O, to jest taka książka, proszę Państwa, której akurat nie znam, ale znalazłem w internecie. Rosyjska, Mannerheim i Polska. To jest widać temat, który interesuje nawet historyków rosyjskich. Proszę następną. I to jest jakaś uroczystość też z udziałem notabene popów prawosławnych. Jak wiadomo, no, prawosławnym Mannerheim nie był, no ale jako oficer garnizonu warszawskiego musiał brać udział w różnego rodzaju uroczystościach. I proszę Państwa, jeszcze jedno. To jest zdjęcie, które ostatnio zostało opublikowane we wspomnieniach Romana Potockiego. Przedstawia ono sierpień 1916 roku. To jest Antoniny, czyli siedziba Potockich. A więc wojna zbliża się, jest w środku mniej więcej. I to jest takie spotkanie z wielkim księciem Borysem. To jest piąty z prawej u góry, a Mannerheim jest pierwszy, stoi od lewej. Taki bokiem on był zaprzyjaźniony z rodziną Potockich i Zamojskich. Dlatego, że jego jednym z ulubionych zajęć było polowanie, więc często polował w dobrach Potockich i Zamojskich, co potem w czasie II wojny światowej miało duże znaczenie, bo
Te rodziny często interweniowały u Mannerheima, żeby u władz niemieckich no, ujął się za kimś, kto był prześladowany czy aresztowany. On zresztą korespondował z Potockimi właśnie do końca życia. Także tu widać, że to jest postać też związana z historią Polski, no ale już pomału przechodzimy do tych spraw, proszę Państwa, ściśle politycznych. To jest rok 1918. Mannerheim w nowym jakby odsłonie już jako regent Finlandii na czele armii białej fińskiej pokonuje bolszewików, co prawda przy pomocy Niemców, i wkracza do Helsinek. Jest taka seria zdjęć pokazująca jego wkroczenie do Helsinek. To jest rok 1918. Proszę, to jeszcze następna. Proszę bardzo. To chyba późniejsze. I jeszcze jedno. O, tu jest właśnie. I proszę Państwa, tutaj dotykamy pierwszego problemu. Stosunek Mannerheima do rewolucji bolszewickiej i do wojny domowej w Rosji. Bo to oczywiście miało kluczowe znaczenie dla późniejszych wydarzeń w latach 39-40. Otóż w naszej literaturze spotyka się taką tezę, że Mannerheim nie był zwolennikiem pomocy białym ze względu na to, że generał Judenicz i Kołczak nie godzili się na niepodległość Finlandii. Otóż jest to nieprawda. On był do końca zwolennikiem interwencji w wojnie domowej po stronie białych, przy czym nie miał możliwości zrealizowania swojego projektu, dlatego że po pierwsze przegrał wybory na prezydenta Finlandii, to było głosowanie co prawda chyba w Zgromadzeniu Narodowym, i nie miał sojuszników, to znaczy zarówno kraje bałtyckie, jak i Polska nie podzielały tego stanowiska, kierownictwa tych państw. Natomiast on jakby spodziewając się tego, co się może zdarzyć później, to jest taki dowód na to, że do końca uważał, że to jest wielki błąd. Ja Państwu przeczytam fragment listu z 28 października 19 roku, a więc to jest decydujący moment wojny domowej w Rosji. Biali są mniej więcej no, kilkaset kilometrów od Moskwy i on pisze z Paryża, gdzie notabene spotykał się też z Dmowskim, bo mam w naszym archiwum, w Muzeum Niepodległości znajduje się zbiór wizytówek Dmowskiego z Paryża i jest wizytówka Mannerheima, baron Mannerheim, czyli musiał się spotkać. Pewnie tą sprawę też omawiano. Proszę Państwa, i on pisze 28 października do prezydenta Stahlberga, ten, który go pokonał w tych wyborach, który był przeciwnikiem interwencji w wojnę domową w Rosji i uważał, że należy porozumieć się z bolszewikami, zawrzeć z nimi pokój. I on pisze tak: panie prezydencie, rozwój wydarzeń najwidoczniej po raz ostatni daje naszemu narodowi możliwość uczestnictwa w rozstrzygającej walce z najokrutniejszą despotią, jaką widział świat. Względnie małymi siłami możemy zabezpieczyć naszą wolność, zapewnić naszej młodej republice spokojną i pomyślną przyszłość i dowieść całemu światu suwerenności Finlandii. Cała społeczność europejska jest przekonana, że los Piotrogrodu leży w rękach Finlandii. Wyzwolenie Piotrogrodu to nie tylko kwestia fińsko-rosyjska, to powszechna kwestia pozostałego świata. Jeżeli białe wojska, które walczą teraz pod Piotrogrodem, zostaną rozbite, wina spadnie na nas. Zawarcie pokoju z bolszewikami postawi nas w jednym z nimi w rzędzie w oczach społeczności światowej i nie da nam niczego prócz złudnych nadziei na przyszłość. Decyzje, jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie, dowiodą, czy przyszły świat będzie mógł oskarżyć nasz bohaterski naród o to, że tchórzliwie wrzął się obowiązku, którego spełnienia wymagają interesy całej ludzkości i troska o własne dobro. To trochę, proszę Państwa, przypomina, a nawet bardzo dużo, przypomina list, który Denikin wysłał do Piłsudskiego mniej więcej w tym samym czasie, czyli 3 listopada 1919 roku, jest ta sama argumentacja. Decydujący moment, jeżeli Polska nie przyłączy się do no nazwijmy, pokonania bolszewików, to ciężko za to zapłacić. Tutaj też jest taki rys pewnego proroctwa, co się może zdarzyć w przyszłości. No i tutaj, proszę Państwa, przeskakujemy o te 20 lat. Jak wiadomo, nie doszło do interwencji ani Finlandii, ani Polski, ani krajów bałtyckich, ani Zachodu. Bolszewicy się umocnili i po 20 latach mamy sytuację zupełnie inną. Proszę bardzo. To jest jeszcze zdjęcie Mannerheima właśnie z tych lat. On był osobą, nazwijmy, bardzo fotogeniczną. Często lubił się fotografować. Jest mnóstwo obrazów, także oddziaływał trochę na wyobraźnię. Tu tylko dodam, że w czasie pobytu w Polsce miał romans z Marią Lubomirską, czyli żoną Lubomirskiego. Nie wiadomo, czy platoniczny, czy nie, ale w każdym razie korespondowali ze sobą potem bardzo długo. To jest właśnie już w późniejszym okresie. No i dochodzimy właśnie do tego kluczowego momentu, czyli tematu dzisiejszego spotkania. Dlaczego doszło do wojny zimowej? Czy mogło nie dojść?
czy Finlandia postąpiła słusznie. Jak wiadomo, w wyniku traktatu paktu Ribbentrop-Mołotow Finlandia znalazła się w strefie wpływów ZSR. Przy czym początkowo była nienaciskana, bo Moskwa się zajęła krajami bałtyckimi, natomiast z czasem oczywiście również wysunięto pod adresem Finlandii żądania. I tutaj pokażemy mapę następną. To jest, proszę Państwa, mniej więcej te żądania, które początkowo zostały sformułowane. Czyli widzimy, to są głównie bazy w Zatoce Fińskiej, część terytorium na wschodzie. Finlandia początkowo zastanawiała się, czy nie przyjąć tych propozycji dla świętego spokoju, dla zachowania neutralności. Podstawową kwestią, którą kierownictwo Finlandii stanęło, czy uda nam się zachować tak zwaną tradycyjną skandynawską neutralność. I, proszę Państwa, jest taka rozmowa, którą przedstawiciel delegacji fińskiej przeprowadzał w Moskwie i tam Stalin powiedział mniej więcej tak. To jest niemożliwe. Nie macie szans na zachowanie neutralności, ponieważ mocarstwa na to nie pozwolą. Co to oznacza? To oznacza, że w tym przeciąganiu liny w Europie między państwami zachodnimi, ale głównie między Niemcami, ZSRR, po prostu taka teza była, że nie ma miejsca na neutralność. Albo się jest po jednej, albo po drugiej stronie. Czyli jeżeli Finlandia ogłosiła, że będzie neutralna, to jakby w Moskwie w to nie wierzono, uważano, że jeżeli my tam nie wejdziemy, to wejdą tam Niemcy. To był jakby główny motyw taki polityczny, który sprawił, że postanowiono jednak docisnąć, jak to się mówi, ten pedał i zmusić Finlandię do usunięcia. Jaki był cel? Czy gdyby Finlandia zgodziła się na te propozycje, które wydają się, to jeszcze za wcześnie, teoretycznie do przyjęcia, to co by się stało dalej? Według historyków rosyjskich współczesnych, którzy badali archiwa, mówią, że bardzo mało źródeł jest do tego, jakie były motywy postępowania np. Stalina, ale uważają, że by było tak samo jak z krajami bałtyckimi, czyli najpierw bez sowietyzacji, tylko bazy, a potem jakby wojna, nie wiem, z Niemcami się zaostrzała sytuacja, to wtedy by było włączenie w skład ZSRR. Przypominam, Finlandia była w składzie Cesarstwa Rosyjskiego jako Wielkie Księstwo Finlandzkie, więc tutaj jakby to wydawało się rzeczą naturalną. No, o ile kraje bałtyckie, czyli Estonia, Łotwa i Litwa skapitulowały, to znaczy bez walki, Finlandia postanowiła nie godzić się na te propozycje, ryzykując wojnę. Sam Mannerheim ostrzegał przed tą wojną, uważając, że nie mamy szans ze względu na dysproporcje sił, ale czyli on był w skrzydle, nazwijmy, takim, nie to, że ugodowym, ale takim, że trzeba rozmawiać. Tam było takie skrzydło w kierownictwie rządu fińskiego, które mówiło nie, nic, żadnych rozmów i tak dalej, twardo nie. Z czego to wynikało? No oczywiście jako wojskowy on zdawał sobie sprawę, że na dłuższą metę Finlandia notabene pozbawiona sojuszników, bo przypominam, III Rzesza miała układ z ZSRR, a Zachód był daleko i był słaby. Stany Zjednoczone jeszcze dalej, więc wiedział, że będzie to walka samotna. No ale summa summarum wyszło na to, że te dylematy rozwiązał sam Stalin, decydując się właśnie, tą mapę proszę pokazać, na uderzenie na Finlandię. To jest oczywiście niezrealizowany plan ataku ze wszystkich stron, aczkolwiek wiemy, że główny atak poszedł z południa, czyli na przesmyk Karelski, czyli to, co jest na południu, ponieważ tam znajdowała się jakby najkrótsza droga do Helsinek. Problem tylko polegał na tym, że w latach 30. wybudowano tam linię umocnień, tak zwaną linię Mannerheima, która okazała się bardzo ciężka do przebycia i do zdobycia. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę, że w czasie II wojny światowej mieliśmy tak, linię Maginota, czeskie umocnienia w Sudetach i linię Mannerheima. Maginota się w ogóle nie sprawdziło, bo Niemcy to obeszli. Czeskie umocnienia w Sudetach nie sprawdziły się, bo nie bez walki, aczkolwiek dzisiaj historycy wojskowości twierdzą, że były łatwe do sforsowania. Może się mylą, dlatego że przykład linii Mannerheima pokazuje, że w dogodnych warunkach terenowych i przy dobrej obronie to może być duży problem dla wojsk atakujących. Proszę bardzo, następne. I proszę Państwa, to jest właśnie te zmagania na przesmyku Karelskim, które trwały od 30 listopada 1939 roku aż do 12 marca 1940 roku, czyli sporo. Proszę zobaczyć, że postępy Armii Czerwonej były niewielkie.
przez tak długi czas. Mi się wydawało, że to będzie kilka dni. Tymczasem tygodnie minęły, a Finowie ustępowali bardzo powoli. Więc jak to było możliwe? No było to możliwe z jednego punktu. Po pierwsze, armia fińska była bardzo dobrze przygotowana do tej wojny. Od strony zimowej, to może się wydawać dziwne, bo potem jak Hitler zaatakuje Sowiety, to potknie się na zimę. I potem Rosjanie opanują tą, nazwijmy, wojnę w warunkach zimowych, na przykład pod Stalingradem i tak dalej. Ale być może ta nauczka ich sporo nauczyła, tak można powiedzieć, ta wojna w Finlandii, że zima, do zimy trzeba być przygotowany. I proszę następne zdjęcia, zaraz zobaczymy. To jest, proszę Państwa, jeszcze jeden kierunek ataku, mniej więcej na, nazwijmy, środkowej Finlandii, taka słynna bitwa pod Suomussalmi. Niektórzy historycy mówili, że to jest decydująca, ale dzisiaj się mówi, że nie, jednak główne zmagania były na przesmyku karelskim. Tutaj jedna z dywizji rosyjskich próbowała jakby przeciąć Finlandię na pół i proszę zobaczyć, tam od południa nadziała się na kontruderzenia małych oddziałów fińskich, które przerwały tą wielką kolumnę pancerną i tą dywizję prawie zniszczyły. Co prawda dzisiaj ocenia się, że straty nie były aż tak wielkie, jak mówiono w czasie II wojny światowej, tym niemniej ta dywizja uległa unicestwieniu. Proszę następne zdjęcie. I proszę Państwa, 12 marca zawarto porozumienie, a nie, proszę, to jest bardzo ważny moment. To jest 1 grudnia 1939, ten z prawej to jest Kusinen, komunista fiński, który założył taki rząd, no, który miał rządzić po zdobyciu Helsinek. I widzimy tutaj jest podpisanie takiego właśnie układu z tym nieistniejącym jeszcze rządem. I on miał objąć władzę w Helsinkach. Wiadomo, szybko wydarzenia na froncie to zweryfikowały. I Stalin na wiosnę musiał, proszę Państwa, rozważyć możliwość jednak zawarcia pokoju z Finlandią. Proszę następnej. To będzie taką serię zdjęć pokazujących, jak ta wojna przebiegała. A więc to jest jakieś bombardowanie. Tu widzimy właśnie przesmyk karelski. To są, proszę Państwa, zamarznięci czerwonoarmiści. Zresztą obie strony lubiły się fotografować na tle zamarzniętych zwłok. To jest, proszę Państwa, klasyczny przykład takiego żołnierza fińskiego w białym ubraniu, świetnie poruszającego się na nartach i w terenie. Dwóch żołnierzy fińskich. No tak, no szarik taki. I proszę Państwa, snajperzy. Proszę zauważyć, że potem w czasie wojny niemiecko-sowieckiej Rosjanie jakby korzystali z tych wzorców. Po pierwsze, snajperzy odegrali dużą rolę też i białe stroje i na nartach. Także można powiedzieć, że czasami warto przegrać, żeby potem się czegoś nauczyć. Jedziemy dalej. I to jest, Państwa, Laponia. Tak wyglądały realia tej wojny. Nieraz małe oddziałki decydowały, proszę Państwa, o dużych sukcesach. I proszę Państwa, i to zakończyła się ta pierwsza faza wojny Finlandii, czy uczestnictwa Finlandii w II wojnie światowej. Czyli jest rozejm, a potem porozumienie 13 marca 1940 roku. Finowie muszą ustąpić z pewnych terytoriów, głównie na przesmyku karelskim, czyli teoretycznie są odepchnięci od Leningradu. Powstają bazy sowieckie na Zatoce Fińskiej, ale czas szybko mija i nagle jest rok 1941. Zbliża się następna wojna i jak się zachować w tej sytuacji? Czy przyłączyć się do Hitlera, czy też na przykład zachować neutralność. No, zgodnie z tą tezą Stalina, że w tej wojnie nie ma możliwości zachowania neutralności, Finowie przystępują do odbicia terenów, które stracili w 40 roku. I to są te tereny. Czyli tak zwana wojna kontynuacyjna, lata 41-44. Różnie się mówi, czy Finlandia została sprowokowana, ponieważ Sowieci zbombardowali tuż po wybuchu wojny z Niemcami, uważając, że tam są jakieś lotniska niemieckie. Nieważne, w każdym bądź razie te 7 czy 11 dywizji fińskich przystępuje do natarcia i to jest teren, który odbito. Ale proszę zauważyć, najważniejszy jest przesmyk karelski. Dochodzą do Leningradu, ale nie posuwają się dalej. Dlatego, że Mannerheim przyjął następującą strategię. Bierzemy udział w tej wojnie, ale jakby na nieco innych zasadach. To znaczy nie słuchamy tego, co chciałby Adolf Hitler, natomiast mamy własne porachunki. Dlatego kazał zatrzymać się na dawnej granicy. Mimo, że Niemcy naciskali, że trzeba dojść od północy do Leningradu, no i tam wiadomo, ta blokada trwała i na to nie było zgody.
Ale to tylko na dole, bo w Karelii Wschodniej tak nie było. Tak, tak, do Karelii wkroczyli, ale mówię tutaj o tym, o przesmyku, prawda, i tak dalej. To był taki, no, nazwijmy, samodzielna decyzja Mannerheima. Proszę zobaczyć teraz następne. To jest jeden z plakatów propagandowych przeciwko Mannerheimowi, jaki cały we krwi jest, prawda, i tak dalej. A więc sowieckich oczywiście. I następny. To jest właśnie w czasie II wojny światowej. Ja przypominam, że on w 1942 roku już miał 75 lat. On urodził się 4 czerwca i zaraz zobaczymy wizytę Hitlera w kwaterze Mannerheima. To jest kolumna wojsk fińskich w czasie tej II wojny, czyli tej kontynuacyjnej. I proszę Państwa, jedną z haraczy, jakie musiał Finlandia zapłacić, było to, że był batalion ochotników Waffen-SS fińskich. Aczkolwiek... Czemu haraczy? Był ochotniczy jednostki. No, jak... były tam też jakieś... No oczywiście, proszę Państwa, zawsze te kraje, które przystępowały po stronie Hitlera do wojny, musiały się liczyć, że w jakimś momencie może być dokonany przewrót jeszcze bardziej radykalny, tak jak można na Węgrzech, gdzie zlikwidowano Hortiego i objęli władzę no bliżej narodowym socjalistom. Ale generalnie Finlandia starała się zachować w tej trudnej dla siebie sytuacji, ponieważ Mannerheim nie wiedział, kto wygra wojnę. I zaraz zobaczymy wizytę Hitlera, proszę zobaczyć. To jest właśnie kwatera Mannerheima, rok 42. Przyjeżdża, proszę Państwa, Hitler. Proszę zobaczyć, tak, to jest przywitanie na rampie kolejowej, mimo że wylądował na lotnisku Finlandii. Proszę następne. Jest zachowany film dokumentalny z tej wizyty. Oczywiście wizyta była niby kurtuazyjna, ale to jest czerwiec 42. Niemcy są jeszcze w przededniu zwycięstwa, tak można by sądzić, bo to jest początek ofensywy na południu Rosji. Proszę następne. I tu jest ciekawostka, to jest salonka, proszę Państwa. I jeden z oficerów fińskich, czy raczej dziennikarzy, ponieważ Mannerheim zamknął się z Hitlerem w salonce, żeby porozmawiać cztery oczy. I on się ulokował tam gdzieś w luku jakimś tego i nagrał to. I zachowało się to nagranie, 11 minut. Nielegalnie. Niemcy potem się zorientowali, że coś tu nie gra i tempo przerwano to, ale 11 minut i to jest w archiwum w Helsinkach. Jak ktoś chce, to na YouTubie można to... Po niemiecku rozmawiali? Po niemiecku, tak. Mannerheim prawie nie mówi, Hitler lubił monologi. Mówi zupełnie inaczej, takim bardzo spokojnym głosem. Mówi, dlaczego przystąpił do wojny, jak to było z Francją, a tu z Sowietami, że mają 34 tysięcy czołgów i tak dalej. Mannerheim prawie nic, żadnych opinii nie wyraża. W każdym razie jest taka ciekawostka. Jest pytanie, co wtedy, jeszcze jedno poproszę zdjęcie, to jest już Hitler wraca do tego pociągu i musiał przejść po takiej kładce, o mało się nie wywrócił, a tam proszę zobaczyć, w tle jest Mannerheim, który na filmie widać, że taki szyderczy uśmieszek. Czyli nie traktował Hitlera do końca poważnie, pewnie uważając go za jako człowiek konserwatywny do gruntu, do tego jeszcze monarchista. Ale chyba nic nie wypili w tej salonce. Nie uważał Hitlera pewnie za jakiegoś, no, socjalistę jednak. To nie pije, ten zabluje. Do tego jeszcze zwariowanego. I mówi, dobrze, że jedzie, nie? Prawda? I proszę Państwa, w 43 Mannerheim oczywiście zorientował się, że Niemcy wojnę przegrają. Teraz jak się z tej wojny wycofać? To jest podstawowe pytanie. I proszę Państwa, nawiązuje kontakt najpierw z Zachodem, głównie Amerykanie, którzy nigdy nie wypowiedzieli wojny Finlandii. O ile Wielka Brytania natychmiast wypowiedziała wojnę po 22 czerwca 41 roku, jak Finowie się przyłączyli do ofensywy, to Amerykanie nie, więc to był ten kanał. No ale Amerykanie byli daleko, a Stalin blisko. I teraz proszę następne. Proszę Państwa, i kluczowy to jest rok 44. I znowu przespyn karelski. W czerwcu rozpoczyna się wielka ofensywa już potężnej Armii Czerwonej na przesmyk karelski, żeby znowu odbić to, co było odbite w tej wojnie kontynuacyjnej. Widzimy tu kierunki natarcia. I proszę teraz pokazać, jak to wyglądało. To są właśnie kolejne linie, które zdobywała Armia Czerwona właśnie w lecie 44 roku. Trwają niby już rozmowy na temat wycofania się Finlandii z wojny, ale Stalin chciał mieć atuty. Nie wiadomo, czy chciał zająć całą Finlandię, czy też tylko zmusić Finlandię do jeszcze większych ustępstw. Proszę bardzo. I to jest, proszę Państwa, już są
O ile te czołgi w roku 1939-1940 no to były takie sobie, to tutaj już mamy te ciężkie czołgi, które są, też się nie sprawdzały w terenie leśnym, ale to już są zdjęcia właśnie z lata 1944. Jeszcze jedno. O, właśnie tak, tak to wyglądało. Więc teoretycznie Finlandia ma nóż na gardle, proszę Państwa. Ale stawia dalej bardzo ciężki opór i Rosjanie dochodzą w zasadzie do tej samej linii, do której doszli w 1940 roku i następuje zawarcie porozumienia. Dlaczego? Otóż wtedy, proszę Państwa, następuje lądowanie aliantów w Normandii 6 czerwca. Zaczyna się wyścig do Berlina, tak to można powiedzieć. Są Bałkany, a więc priorytety są inne. A więc zostawia Finlandię na boku, żądając, tylko i Zachód też tego żądał, zerwania z Niemcami i uderzenia na wojska niemieckie. Teraz proszę, to jest jeszcze ta wojna. To jest jeszcze jeniec z roku 1944. I proszę Państwa, to jest bardzo. Rozpoczyna się kolejna wojna, lapońska. Finowie uderzają na 20. niemiecką armię, która stacjonuje w północnej Finlandii, czyli tam, gdzie są teraz skoki narciarskie, w Kusamo, w tych rejonach. Początkowo niektórzy mówią, że to była pozorowana wojna, to znaczy Niemcy się wycofują, a Finowie udają, że walczą, ale doszło jednak do takiej bitwy krwawej i Niemcy uznali, że Finowie zdradzili, prawda, towarzyszy broni i tak dalej, no ale wiedzą Państwo, w polityce nie ma sentymentów, żeby towarzysze broni i to jest właśnie nad Laponią flaga fińska zawisła po ustąpieniu wojsk niemieckich. Jeszcze Andrzej Żdanow, 5 minut. Już się zbliżamy do końca, tak, który, 5 minut jeszcze. Andrzej Żdanow, który był taką prawą ręką Stalina do spraw fińskich, ponieważ był sekretarzem w Leningradzie. Jeszcze Mannerheima ostrzegał, że pozorujecie tam wojnę. Musicie tych Niemców bardziej ostro zaatakować, ale już w zasadzie te groźby nie były takie ostre. Czyli takie bolszewickie podpuchy były. Nie, no bo pewnie oni wiedzieli, że ci Niemcy się tam wycofują, ale coś, że trzeba ich tam popychać. Proszę bardzo, następne. I proszę Państwa, to jest właśnie, to są żołnierze fińscy w Laponii. I jeszcze jeden. No niemiecką, tak. I proszę Państwa, dochodzi do porozumienia pod koniec 1944 roku zawarcia kolejnego rozejmu. I tutaj jaka jest rola Mannerheima? Mannerheim teoretycznie nie mógł się spotkać ze Stalinem. Zresztą proszę zobaczyć, że Stalin w czasie całej swojej kariery w tym czasie unikał spotkań na szczycie. Na przykład z Hitlerem się nie spotkał. Ribbentrop-Mołotow. Tu z Mannerheimem nie, to jest Jucho Paasikivi, który był strawny dla Moskwy, jedzie do Moskwy i podpisuje porozumienie. Kusinen już jest nieaktualny, ten komunista, natomiast socjaldemokraci fińscy wchodzą do gry. Ale prezydentem jest jeszcze Mannerheim. I tutaj, proszę Państwa, jest ciekawy stosunek Stalina do Mannerheima. Proszę pokazać. O właśnie. Teoretycznie śmiertelni wrogowie, ale jak twierdzą niektórzy historycy, wywiad fiński w pewnym momencie zaczął przekazywać Sowietom informacje o wojskach niemieckich, a Stalin zakazał krytyki Mannerheima w mediach. Znaczy w propagandzie. Uważając, że to jest jedyna osoba, która potrafi zmusić Finów do podpisania pokoju. I plakaty zostały wycofane. Pewnie tak. Ja chciałem zauważyć, że mogło tu wchodzić w grę takie zafascynowanie silnymi osobowościami. Niektórzy mówią, że na przykład Stalin nie chciał, żeby czerwoni wygrali w Hiszpanii. Dlatego zajmowali się głównie likwidowaniem anarchistów i trockistów, ale to już jest inna sprawa. W każdym razie, ale na dłuższą metę ten Mannerheim nie mógł stać na czele państwa po wojnie, bo był zbyt takim, no wiecie Państwo, to Gillas opisuje, jak w 1948 przyjechał do Moskwy i w ubikacji Mołotow do niego powiedział tak, ale wiecie, że ta Finlandia to jest jednak orzeszek, czyli trudny do zgryzienia. Czyli wtedy już wiadomo było, że jeszcze sprawy nie są do końca rozstrzygnięte. Przypomnę, Finlandia podpisała pokój do ZSRR, ustąpiła w te terytoria, które Karelię między innymi, i została obciążona kontrybucją w wysokości 300 milionów dolarów ówczesnych, co na dzisiejsze pieniądze to jest 4 miliardy 300 milionów. Okrągła sumka. To jest bardzo dużo. Zresztą mamy ślady tego gdzie? W Warszawie. Domki fińskie na Jelonkach, to jest właśnie z reparacji, które poszły do ZSRR. Ale na Bemowie też jest. To jest jedno, dwa osiedla są. Na Jazdowie i na Bemowie. Także mamy tutaj też taki
pogłos tego, co się stało. Ale co z Mannerheimem? Mannerheim, proszę Państwa, ustępuje w 1946 roku, nie chcąc komplikować nowej sytuacji. Zaczyna się nowy okres finlandyzacji, czyli koegzystencji dwóch państw teoretycznie wrogich, ale których jedno, czyli Finlandia, zachowuje pewien stopień, a nawet duży stopień niezależności. Ceną jest wycofanie się Mannerheima, który zresztą już był schorowany. Proszę Państwa, proszę zobaczyć zdjęcie, chyba ostatnie. To jest jeszcze podpisanie tego pokoju. I to jest, proszę Państwa, pożegnanie Mannerheima w Helsinkach. Już składa urząd prezydenta, proszę zobaczyć, już jest po cywilnemu i postanowi opuścić Finlandię i wyjechać do Szwajcarii, żeby jakby no, nie być przeszkodą. I to ostatnie jego zdjęcie ze Szwajcarii to jest to, tuż przed śmiercią, w 1951 roku. Także, proszę Państwa, z punktu widzenia tych wszystkich postaci, które tu dzisiaj będą omawiane, on wyszedł jakby najlepiej i najsprawniej i najwięcej mu się udało. Dlaczego? Są różne odpowiedzi, ale główna jest taka, powiem, że Finlandia była specyficznie położona. Po drugie, jednak kierownictwo wiedziało, kiedy walczyć do końca, kiedy ustąpić. No i wreszcie inne priorytety wojenne Moskwy spowodowały, że Finlandia jakby spadła na 4 łapy. Tak to można powiedzieć. I chyba jeszcze jest jedno zdjęcie. Tak, to jest grób marszałka Mannerheima w Finlandii. Akurat w tym roku była 80. rocznica tej wojny i tam były dosyć duże obchody. On jest uznany w takim plebiscycie w 2004 społeczeństwa za największego Fina, mimo że był Szwed. Także tak można powiedzieć. Na pewno jest to, różne tu wnioski można wyciągać, ale na pewno to jest takie połączenie no, myśli niepodległościowej z twardym realizmem, takim fińskim. I właśnie Mannerheim był klasycznym, a ponieważ miał związki z Polską, to jest to postać na pewno godna odnotowania. Dziękuję za uwagę. Mam pytanie. Jak oceniasz mapę Gomberga, na której jest Fińska Republika Sowiecka? Mapa jest z października 1941 roku. Rozpropagowana była szerzej w 1942. Powstała w kręgach amerykańskich. Jak widać, Związek Sowiecki sięga aż do Francji. Okupowane Niemcy, Polska Republika Sowiecka, Irańska Republika Sowiecka, Fińska Republika Sowiecka, no państwo Izrael, niejako Republika Sowiecka. Czy takie były faktycznie plany, tylko później od tych odstąpiono? Ale ten Gomberg to nie był jakiś przedstawiciel elit stalinowskich, nie? Tylko jakiś. No ale w momencie, kiedy wojska niemieckie były 15 km od Kremla w październiku 1941 roku, namalować taką mapę, no to znaczy... Nie wierzył w zwycięstwo Wielkiej Rzeszy, krótko mówiąc, ten Gomberg. Natomiast wracając do Finlandii, bo ja tutaj dziś przygotowując się do referatu, czytałem taką książkę Czubariana, to jest taki historyk rosyjski, który właśnie mówił o tym, że plan początkowy, bo Stalin mówił tak, jeżeli chodzi o kraje bałtyckie w roku 40. Na razie ich nie będziemy sowietyzować i rzeczywiście w pierwszym okresie były tylko garnizony. Tam oni nawet nie mogli wychodzić z tych garnizonów. Życie się toczyło normalnie. Ale mówi tak, ale jak sami dojdą do tego, to sami się zgłoszą tutaj. Więc w Finlandii prawdopodobnie był ten sam scenariusz co krajów bałtyckich, czyli miało być częścią Związku Radzieckiego. No ale tak daleko to tutaj chyba nie zacznie. Ja mam jedno pytanie. Jedno pytanie. Panie Janie, czy słyszał Pan o takiej interpretacji, że pokój zawarty w marcu 1940 roku, po tej pierwszej części wojny, był zawarty ze względu na to, że Brytyjczycy zaczęli wysyłać sprzęt Finom i że była obawa, że doprowadzi do pewnego sojuszu, nazwijmy to, Brytyjczyków z Finami przeciwko Związkowi Radzieckiemu, co w obliczu zbliżającej się wojny Niemiec spowoduje, że Brytyjczycy i Niemcy mogą nie chcieć ze sobą walczyć. No jest taka teoria, bo jak wiadomo, był przygotowany korpus ekspedycyjny brytyjski, w którym też Polacy mieli brać udział. Do Narwika już chyba dotarł i Stalin pewnie wiedział o tym. A Polska była w stanie wojny z Finlandią, czy nie? Nie, no jak z Finlandią? Nie. No, nie. A to właśnie przeciwko Sowietom, tak? Była groźba, znaczy groźba, że Londyn rozważał wypowiedzenie wojny Związkowi Radzieckiego. I wtedy my byśmy też musieli w tym uczestniczyć. Tak. Natomiast, jak wiadomo, Stalin zawsze bardziej bał się Anglii
niż Niemiec. No może już potem w lecie 40 zorientował się, nie, że tak dalej, bo to była jeszcze z okresu wojny domowej. Interwencja Zachodu, Brytyjczycy przecież głównie Denikina popierali, więc on myślał kategoriami wojny i zorientował się, że to otoczenie międzynarodowe, tym bardziej, że Niemcy zachowali całą neutralność w czasie tej wojny. Nie popierali Finów. To potem Mannerheim miał pretensje, bo teraz żądacie od nas, ale jak my byliśmy, to umywali ręce. Ale Włosi przesłali już sprzęt. Włosi, Węgrzy, no najwięcej Szwedzi jednak pomogli. Powiedzmy sobie szczerze, Finowie walczyli sami. Właściwie żadna wielka pomoc nie dotarła. Ta wizja brytyjska, nie wiadomo czy taka tylko propagandowa, czy realna, to dopiero zawisła w marcu. I wtedy i to się wiąże trochę z Katyniem też. Bo jest jedna teza taka, że Stalin, obawiając się lądowania tych wojsk alianckich i polskich, przyspieszył decyzję, że ci oficerowie tam nie są pewni, nie wiadomo co się stanie. Także jest też taka teoria, notabene sformułowana przez jedną z badaczek rosyjskich, że ta wojna w Finlandii mogła mieć wpływ na decyzję... Przyspieszenie decyzji o... Tak, o także na pewno to zdecydowało, poza tym brak sukcesów, no bo teoretycznie osiągnęli cele, które zakładali, czyli przesmyk karelski został zdobyty, ale nie było tego drugiego planu, B, czyli zajęcia całej Finlandii i jej sowietyzowania. Proszę bardzo, trzy takie elementy uzupełniające. Pierwsza to kwestia jednak tego, że pomimo... myślę, wypracowanej już koncepcji w maja 1941 roku udziału wojny po stronie III Rzeszy przez kierownictwo państwa finlandzkiego, to jednak fakt jest faktem, że to strona sowiecka dokonała jako pierwsza ataku. Nie zmienia to oczywiście niczego, bo myślę, że decyzja tak czy owak została podjęta, ale Sowieci bombardując lotniska fińskie, z których zresztą startowały niemieckie samoloty do inwazji na Związek Sowiecki, byli tą stroną, która rozpoczęła jako pierwsza działania wojenne wobec Finlandii. Druga kwestia to jest to, że Mannerheim, o ile zatrzymał się przed Leningradem na przesmyku karelskim, to jeśli chodzi o Karelię Wschodnią, przesunął jednak tutaj tą strefę, do której aspirowała strona fińska jeszcze z roku 1919, bo oni zawsze mieli aspirację do wschodniej Karelii. Także po zakończeniu wojny domowej w Finlandii wysyłano tam nieregularne formacje, które organizowały wraz z Karelczykami powstanie z lat 19-20-21. I w roku 1941 ta wizja się ziściła, przyłączając Karelię Wschodnią do państwa fińskiego. Tworzono obozy oczywiście dla ludności cywilnej, w których zmarło 4 tysiące osób. Też o tym należy pamiętać. I no, głos polemiczny w materii tej jednostki ochotniczej. Otóż no, to nie jest tak, że każde z państw, które wchodziło w relacje sojusznicze z III Rzeszą, zmuszone było do tworzenia jednostki tego typu. Bo przypomnę, że Węgrzy dopiero w 1944 roku takie formacje, obie dywizje, Huniady i Hungaria, przecież powstały dopiero w 1944 roku. Słowacy takowych też nie tworzyli w roku 1941. Decyzja o tym, że powstał batalion ochotników fińskich, który został włączony do dywizji SS Viking, zapadła jeszcze przed rozpoczęciem wojny niemiecko-sowieckiej. No i ona się zmaterializowała, gdzie ochotnicy rzeczywiście latem 1941 roku trafili na front, ale ja tylko mówię to w kontekście takim, że nie należy jak gdyby tutaj wiązać faktu sojuszu fińsko-niemieckiego z koniecznością tworzenia jakiejś jednostki podlegającej Waffen-SS, bo to nie miało... To byli prawdziwi ochotnicy. Jakby Mannerheim nie chciał, no to może by przebił jakieś akcje przeciwko temu zrobił, ale by dobrze widziane może było to przez Niemców. Pewnie tak. To był zresztą moment, gdzie w tej jednostce służyli także i Holendrzy. Od roku 40 również będący ochotnikami do tej formacji Waffen-SS i Duńczycy, głównie te kraje skandynawskie, dopiero później czy Francuzi, czy Wałęczycy mogli w tym uczestniczyć, początkowo właśnie tylko Nordykowie byli uznawani jako jedyni, którzy mieli prawo wstępować do tych jednostek, natomiast te inne kraje formowały dywizje, ale pod auspicjami początkowo Wehrmachtu, tylko
To jeszcze tylko powiem na koniec, że kiedyś był taki rozpisany sondaż wśród historyków wojskowości, jaka armia w czasie II wojny światowej była najlepiej zorganizowana. Tam były różne kryteria i tak dalej. No i Finowie są w pierwszej czwórce. Według tych relacji Hitler na froncie wschodnim gardził Rumunami, nawet Węgrami, natomiast uważał, że tylko Finowie i Hiszpanie. To są godni jakby... I Chorwaci też na Chorwatów wskazywał jak to... No ale na froncie wschodnim to... Byli pod Stalingradem 369. Także tyle myślę, że była taka wystawa, proszę Państwa, na stulecie, nie, 150-lecie urodzin Mannerheima, planszowa przez ambasadę Finlandii, polskie ślady marszałka Mannerheima. Ona krąży, bo to jest wystawa planszowa, także kiedyś się ktoś będzie to można to obejrzeć. Czyli Mannerheim w Siedlcach. No w Siedlcach to też. Jest tak zeszytek historycznych tych paryskich profesora Białokura właśnie o tym tytule, który przedstawiłeś tam, tytuł książki tej rosyjskiej, właśnie ten sam tytuł jego tekstu dotyczącym związku Mannerheima z Polską. To dziękuję.